Grzegorzu, jaka jest twoja prawda o Konfederacji Korony Polskiej? To jest partia polityczna, którą tworzymy po to, żeby skutecznie współtworzyć Konfederację Wolność i Niepodległość. Ta Konfederacja Wolność i Niepodległość to jest nasza duża konfederacja, mam nadzieję, że wielka w przyszłości konfederacja narodowców, wolnościowców, konserwatystów, tradycjonalistów, patriotów spod różnych znaków, współdziałających skutecznie, jak widać na załączonym obrazku, skutecznie współdziałających od początku 2019 roku. Teraz mamy połowę roku 2020. Tworzymy koło Konfederacja w Sejmie i w ramach tego naszego konfederackiego projektu między Ruchem Narodowym a Wolnością Korwina nasza korona, czyli Konfederacja Korony Polskiej, zwiera szeregi, wzmacnia struktury po to, żeby tym skuteczniej, tym lepiej działać w tych wszystkich sprawach, które są dla nas kluczowo istotne. A jakie to sprawy? Bezpieczeństwo, tradycji, wiary, rodziny i własności, suwerenność państwa, bezpieczeństwo życia Polaków i bezpieczeństwo majętności Polaków, niezależnie od tego, czy małych, czy dużych, zdrowych, czy chorych. Chcemy, żeby Polacy byli u siebie, na swoim, żeby Rzeczpospolita Najjaśniejsza była naszym państwem, a nie jakaś tam Rzeczpospolita Przyjaciół Polin, nie land eurokołchozowy. Chcemy Polski. Tu jest Polska. Polska przede wszystkim dla Polaków. Otwarta, ale nie na przestrzał. Dziękuję i życzę powodzenia temu projektowi. A jakie wrażenia po wizycie w Olsztynie? Jak zawsze najlepsze. Ja tutaj przecież nie pierwszy, mam nadzieję, nie ostatni raz bawię. Przybywałem tutaj przed laty, jeszcze jako reżyser, gawędziarz. Dzisiaj była okazja, żeby spotkać się jeszcze z paroma widzami moich filmów dokumentalnych, które tutaj przed laty były pokazywane na uczelni, czy przez właśnie organizacje, z którymi dzisiaj jestem we wspólnej akcji politycznej. Organizowane były kiedyś pokazy moich filmów dokumentalnych, głównie historycznych. Plusy dodatnie, wiemy o sprawie Wałęsy, TW Bolka, transformacja od Lenina do Putina, eugenika w imię postępu. No a dzisiaj jestem tutaj jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej, wzmacniający struktury swojej partii, której nazwa Korona, Konfederacja Korony Polskiej. Ja do tej partii państwa zapraszam, bo sami nie damy rady. Ja w pojedynkę niczego nie zdziałam, dlatego proszę o współdziałanie. Nie o jakąś tam iluzję wielkiego zjednoczenia, tylko o realne współdziałanie po to, żeby te wyżej wspomniane wartości, wszystko co najcenniejsze, wszystko co najpiękniejsze, wszystko co najświętsze dla normalnego Polaka, żeby tutaj było bezpieczne. A zatem Olsztyn to jest mocny punkt na mapie Polski, tej mapie, na której Korona swoje struktury w tej chwili rozszerza i integruje. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję. Z Bogiem.